Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biedy. Starajmy się usłyszeć to wołanie. Witam serdecznie w Dworze Zieleniewskiej Instytucji Kultury w Czebili. Mieszkańcy tego dworu, właściciele, głęboko mieli w sercu dobro wszystkich tych, którzy, jeśli możemy powiedzieć, na nich pracowali. Mamy nadzieję, że to nasze spotkanie wyniesie dużo wartościowych rzeczy i w związku z tym, tak jak mówię, bardzo się cieszymy, że znaleźliśmy się tutaj wszyscy razem. Spotkanie wpisuje się w tą konwencję. Miejmy nadzieję, że będzie jednym z tych wydarzeń, które wzbogaci nas o poczucie tego, co i o świadomość tego, co trzeba robić, a również o ewentualnie o propozycje tego, co należy zrobić, co powinny zrobić, co jeszcze możemy zrobić, bo pewnie wszystkiego się nie da, ale co jeszcze możemy zrobić, a co nam się do tej pory nie udało, albo nie mieliśmy świadomości. Lat, udzielając pomocy i wsparcia, pozostają wciąż te same pytania. Czy pomagamy skutecznie? Czy pomagamy? Czy wyręczamy? Czy aktywizujemy, a może utrwalamy bezradność? Osoba, która trafia do systemu pomocy społecznej, bardzo często zagrożona jest wykluczeniem społecznym z uwagi na problemy, które doświadcza. Są w niej na przykład ubóstwo, długotrwałe bezrobocie, niski poziom wykształcenia, bezdomność, uzależnienia, niepełnosprawność. Brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych powoduje liczne frustracje, agresje, przemoc i sięganie po alkohol. Na tym tle najczęściej dochodzi czasem do dość ostrych konfliktów w rodzinach między małżonkami czy to partnerami życiowymi, a świadkami niestety tych sytuacji bardzo często są małoletnie dzieci. Człowiek jest biedny nie dlatego, że nie ma pieniędzy, ale dlatego, że nie pracuje. Tak naprawdę osądzi nas historia, ale to zależy od nas, kim jesteśmy, kim byliśmy, za co chcemy być zapamiętani. Nie możemy powiedzieć, że nasze pokolenie nie mogło sobie pozwolić na czynienie dobra wobec ubogich i wykluczonych społecznie. I nie możemy powiedzieć, że nasze pokolenie nie miało dość rozumu, żeby to zrobić. To zależy od nas. Możemy dokonać wyboru. Albo uchylamy się od odpowiedzialności, albo, jak proponujemy, dokonujemy zmiany naszego myślenia.